Ten film przedstawia sposób wymiany modułu zawieszenia pneumatycznego Bilstein B4 na tylnej osi samochodu Volkswagen Phaeton 3D. Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w filmie. Moduły zawieszenia pneumatycznego należy zawsze wymieniać parami. Przestrzegaj danych producenta samochodu dotyczących np. wymiany śrub i nakrętek samozabezpieczających, a także zalecanych momentów dokręcania. Do wymiany modułów zawieszenia pneumatycznego niezbędne są narzędzia i wyposażenie producenta samochodu. Moduły zawieszenia pneumatycznego są przeznaczone do montażu odpowiednio po prawej i lewej stronie samochodu. Przed montażem sprawdź, z której strony należy zamontować dany moduł. Wyjmij moduł zawieszenia pneumatycznego z opakowania i sprawdź go przed montażem. Zapoznaj się z dołączoną instrukcją montażu i sprawdź datę przydatności do użycia. Przed wymontowaniem modułu zawieszenia pneumatycznego zmierz i zapisz wysokość samochodu jako odległość od środka piasty koła do dolnej krawędzi błotnika. Uwaga! Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy amortyzator pneumatyczny nie jest zniszczony. Podnieś samochód w punktach mocowania określonych przez producenta. Dokładnie sprawdź wszystkie elementy zawieszenia pod kątem uszkodzeń. Podłącz urządzenie diagnostyczne i utwórz połączenie. Całkowicie opróżnij moduł zawieszenia pneumatycznego z powietrza, używając urządzenia diagnostycznego. Wyłącz zapłon. Przed rozpoczęciem prac na module zawieszenia pneumatycznego należy zawsze wyjmować kluczyk zapłonowy. Zdemontuj koła. Zdemontuj osłonę wnęki koła. Zdemontuj łącznik stabilizatora czujnika poziomowania świateł przy dolnym wahaczu. Odkręć dolną śrubę mocującą moduł zawieszenia pneumatycznego. Przesuń dolny wahacz za pomocą odpowiedniego narzędzia w dół i unieś moduł zawieszenia pneumatycznego nad wahaczem na zewnątrz. Pracując na układach sprężonego powietrza, zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej. Wyczyść przyłącze przewodu ciśnieniowego u góry na module zawieszenia pneumatycznego. Ostrożnie poluzuj przewód ciśnieniowy, aż usłyszysz dźwięk uchodzącego powietrza i zaczekaj, aż powietrze zostanie całkowicie usunięte z układu. Następnie całkowicie odłącz przewód ciśnieniowy i go zamknij. Pamiętaj, aby nie zaginać, nie skręcać, ani też nie zakleszczać przewodu ciśnieniowego. Odłącz złącze wtykowe przewodu elektronicznego modułu zawieszenia pneumatycznego i wyjmij przewód doprowadzający z uchwytów. Sprawdź przewód i złącze wtykowe pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Odpowiednio zabezpiecz moduł zawieszenia pneumatycznego, aby nie spadł, a następnie odłącz górny element mocujący. Teraz moduł zawieszenia pneumatycznego można wyciągnąć. Montaż nowego modułu zawieszenia pneumatycznego należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności do demontażu. Uwaga! Wszystkie ruchome złącza śrubowe na łożyskach istotne dla zawieszenia należy dokręcić dopiero w stanie przygotowanym do jazdy, w pozycji K0. Włóż nowy moduł zawieszenia pneumatycznego i wkręć górne śruby mocujące. Przestrzegaj przy tym zaleceń producenta samochodu. Podłącz złącze wtykowe elektronicznego przewodu modułu zawieszenia pneumatycznego, a przewód doprowadzający zamocuj w odpowiednich uchwytach. Przesuń dolny wahacz za pomocą odpowiedniego narzędzia w dół i unieś moduł zawieszenia pneumatycznego nad wahaczem do wewnątrz. Przykręć dolną śrubę mocującą modułu zawieszenia pneumatycznego. Zamontuj łącznik stabilizatora czujnika poziomowania świateł przy dolnym wahaczu. Poluzuj śrubę zamykającą przy przyłączu przewodu ciśnieniowego modułu zawieszenia pneumatycznego i ostrożnie ją odkręć. Wymontuj uchwyt pierścienia nacinającego, który jest umieszczony w środku. Wymień śrubę samozabezpieczającą i pierścień nacinający przy przewodzie ciśnieniowym samochodu. Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie pierścienia nacinającego. Zamontuj przewód ciśnieniowy na module zawieszenia pneumatycznego. Podczas montażu należy koniecznie przestrzegać momentu dokręcania zalecanego przez producenta samochodu.
Pamiętaj, aby nie zaginać, nie skręcać, ani też nie zakleszczać przewodu ciśnieniowego. Uwaga! Nigdy nie opuszczaj samochodu na podnośniku w przypadku całkowitego usunięcia ciśnienia z modułu zawieszenia pneumatycznego. Podłącz urządzenie diagnostyczne i utwórz połączenie. Napełnij moduł zawieszenia pneumatycznego przy zastosowaniu urządzenia diagnostycznego zgodnie z danymi podanymi przez producenta samochodu. Sprawdź szczelność przyłącza przewodu ciśnieniowego. Należy koniecznie zagwarantować szczelność całego układu. Zamontuj osłonę wnęki koła. Zamontuj prawidłowo koła. Opuść samochód za pomocą podnośnika do pierwszego kontaktu kół z podłożem i uruchom silnik. Po uruchomieniu silnika poczekaj przynajmniej 2 minuty i opuszczaj samochód z uruchomionym silnikiem do momentu osiągnięcia wcześniej zmierzonej wysokości lub do standardowej wysokości modelu. Uruchom tryb podnoszenia samochodu. Zaczekaj, aż samochód podniesie się samodzielnie na podnośniku. Dopiero wtedy dozwolone jest całkowite opuszczenie podnośnika. Złącza śrubowe łożysk, które zostały odkręcone w trakcie przebudowy, dokręć do końca dopiero w stanie gotowym do jazdy, w pozycji K0. Przestrzegaj przy tym danych i momentów dokręcania podanych przez producenta samochodu. Po pracach przy zawieszeniu należy zawsze ustawiać geometrię zawieszenia.